Życie będzie bardzo mocno odmienione, cała idea chodzenia do biura może się zmienić. Jest przecież szereg firm, które powiedzą, no dobrze, musicie przychodzić do pracy, dajmy na to tylko przez w sumie tydzień w miesiącu, a nie siedzieć tam dzień w dzień. Pojawia się bardzo wiele fałszywych doniesień. Można to rozumieć tak, że ludzie sięgają po proste wyjaśnienia. Zwłaszcza w trudnych czasach łatwo o myślenie, że do tego wszystkiego doszło z jednego prostego, demonicznego powodu. A media cyfrowe oczywiście umożliwiają teraz to, że część z tych wymysłów bardzo szybko się rozprzestrzenia. I tu pojawia się pytanie. Dobrze, to czy i jakie powinny być związane z tym ograniczenia? To już naprawdę tragiczne, że ktoś nie nosi maseczki, czy też nie chce się szczepić, bo usłyszał, że to wszystko to jest spisek.